Cześć kochane i kochani, witajcie w moim filmiku nowym. Dzisiaj odpaliłam kamerę, wczoraj doszło moje zamówienie z kosmetyki z Ameryki, bo zamówiłam kilka fajnych, nowych i ciekawych rzeczy, które też chciałam dla Was przetestować. A także zakupiłam 4 prezenty dla mojej bliskiej, dobrej koleżanki. Także dzisiaj zrobimy sobie taki test na żywo, chat make-up i w międzyczasie właśnie pokażę Wam moje zamówienie ze strony właśnie kosmetyki z Ameryki. Wczoraj ja już sobie to odpakowałam, bo przecież nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła, bo słuchajcie, kobieta jest bardzo niecierpliwa, zwłaszcza jak przychodzą jej nowe kosmetyki, które zamówiła. I tutaj mam właśnie moje zamówienie. Pierwsze co zamówiłam, to jest mydełko figowe naturalne w płynie Yope. Ja już kiedyś takie mydło z tej firmy właśnie miałam i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się te mydła sprawdzają, naprawdę mają świetny zapach, fajnie są nawilżające, a to szare, które tutaj ma szarą etykietkę, w sumie nawet sobie nie zczaiłam, że będzie mi teraz pasować do kuchni, bo ja kupiłam to mydełko z myślą właśnie o kuchni, także moje pierwsza rzecz to jest mydło. Drugą rzeczą jest puder w kamieniu, puder marki Rimmel Stay Matte. Jak wiecie, on się przewijał na moim kanale już wielokrotnie. Naprawdę bardzo lubię ten puder za to, jaki efekt daje na twarzy. Nie mam żadnego, nie miałam żadnego właśnie pudru takiego w kamieniu, który mogłabym sobie do kosmetyczki, do torebki, więc zdecydowałam się powrócić z powrotem do tego pudru i to jest Rimmel Stay Matte w odcieniu Transparent. Drugą rzeczą, jaką kupiłam, jest to bronzer i to jest bronzer, który nieraz polecało sporo dziewczyn właśnie na YouTubie, m.in. Maksineczka, Kitule, te takie nasze gwiazdy YouTube'a. I ja właśnie szukałam jakiegoś fajnego bronzera w kamieniu i powiem Wam, że już kiedyś szykowałam, żeby go właśnie zamówić i jakoś to wszystko odleciało w czasie. I tutaj mam taki dla mnie bardzo duży puder, jego tu jest aż 15 gramów, mamy taki bronzer, także dzisiaj na pewno ten bronzer pójdzie w ruch. Uzupełniłam mój zapas mały korektora kamuflażu właśnie z Catrice Liquid Camouflage, ja mam numer 020. Kolejną rzeczą pilniczek do paznokci, pilniki jak wiecie u mnie schodzą, bo paznokcie robię. Tutaj akurat robiłam sobie kiedy? 2 dni temu chyba pazury, także jeżeli kogoś by interesowało, jaki mam odcień na paznokciach, jest to Neonile w odcieniu Copacabana. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest błyszczyk. Szukałam nieraz. Ostatnio mam fazę, powiem Wam, na takie właśnie usta, jak robię taki lekki, delikatny makijaż, mam ochotę na coś takiego lżejszego na ustach niż mat. Bo jak wiecie, mat bywa ciężki na ustach, widać, że ten makijaż ust jest taki, no już konkretny. I w ciemno, to znaczy w ciemno kupiłam ten produkt, z tego względu, że nigdy go wcześniej nie miałam, ale widziałam właśnie swatche na internecie i to jest, słuchajcie, L'Oreal i on to jest Mezzo Pink. Jest to błyszczyk właśnie taki w formie takiej szminki. Strasznie mi on, nie wiem, jakoś mi tak niewizualnie, ale efektem i tym glow na ustach przypomina ten kultowy błyszczyk z Diora. Mogę się mylić, bo tamtego nie widziałam nawet na oczy, ale jego tutaj wykręcamy i on daje przepiękny, taki ładny błysk na ustach, także myślę, że dzisiaj ten błyszczyk też pójdzie w ruch. Kolejną rzeczą są zapachy. Gdzie jest ten wosk? Gdzie mi samplerek jeden spadł? Ok, idąc dalej tropem mojego zamówienia, zamówiłam sobie 2 samplerki z Yankee Candle i teraz szukam drugiego i nie mam pojęcia, co ja z nim zrobiłam. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś musiałam go po prostu zapodziać i słuchajcie, nie będę go teraz szukać, ale kupiłam sobie 2 właśnie takie samplerki Yankee Candle. Pierwszy to jest ten Oasis i to są chyba jagody, a drugi ten czarny kokos zamówiłam i nie wiem, gdzie on jest. Także drugi czarny kokos. Dodatkowo 2 woski Yankee Candle, mój zapach White Gardenia i Champaka Blossom. Także mamy tutaj kolejne zapachy. Bardzo uwielbiam palić woski, świece, kadzidełka, wszystko takie zapachowe, więc u mnie to, tego idzie bardzo dużo. No i tak, kupiłam właśnie do wypróbowania, do przetestowania i zrobienia dzisiaj testu na żywo podkładu, który swego czasu właśnie jest swego czasu. Myślę, że tak jakoś całkiem niedawno był, dosyć głośno było o tym podkładzie na YouTubie i to jest Maybelline Super Stay i mój odcień to jest, jaki mam odcień? Gdzie ten odcień? Wybrałam właśnie, wybrałam odcień po swatchach w internecie, także troszkę w ciemno, ale udało mi się w miarę dobrze chyba trafić.
mój odcień to 21 Nude Beige. I ja miałam kiedyś z tego Maybelline, była taka stara ta wersja Superstaya i bardzo fajnie mi się sprawdzała, więc zobaczymy, czy ten podkład też się fajnie sprawdzi. No i coś, na co polowałam bardzo długi czas i nie ukrywam, że troszkę mi Make Up Revolution narobił smaka właśnie tą paletką, z tego względu, że podobno mieli wysyłać właśnie w PR-owych paczuszkach te paletki. No niestety nie wysyłali, więc ja zdecydowałam się w końcu ją zakupić. A śmieszna taka historia, że taką oto paletkę sprezentowała, to znaczy kupiła mi moja właśnie dobra duszyczka Asia z Londynu. No i jak napisałam jej właśnie, że zamówiłam sobie tą paletkę, to poszedł temat, że a ona mi ją kupiła, ale na szczęście udało się ją gdzieś tam posłać dalej, więc super. Także ja dzisiaj zerknę tylko na tą paletę. Nie chciałabym też, żeby ten filmik za długo trwał, więc myślę, że dzisiaj skupię się raczej tylko na tym podkładzie. Paletka po prostu Make Up Revolution, ta Sofix, pójdzie do drugiego, do kolejnego filmiku. No i gratis dorzucili mi, wybrałam sobie do zamówienia jeszcze taki mały płyn do demakijażu oczu z Maybelline. No ale prezenty, które właśnie wybrałam dla mojej dobrej, bliskiej duszyczki. Wiem, że ona jest maniaczką lakierów Semilac, a teraz niedługo będziemy miały okazję się spotkać, więc zdecydowałam się wybrać 4 odcienie lakierów Semilac dla niej. I tutaj jeszcze chciałam wam też chciałabym wam dać znać, że teraz w ten weekend będzie bardzo fajna promocja na stronie Kosmetyki z Ameryki. Jeżeli do koszyka dorzucicie jakikolwiek lakier hybrydowy marki Semilac, będzie możliwość dostawy waszej paczki za 1 grosza. Tylko warunek jest taki, że nieważne, robicie jakie chcecie zamówienie właśnie i dorzucacie chociaż jeden lakier kolorowy, chociaż jeden lakier hybrydowy marki Semilac, to wtedy przy opcji właśnie dostawy i tak dalej będzie możliwość właśnie wybrania przesyłki za grosz. Także ja wybrałam sobie 4 lakiery. Po pierwsze Sleeping Beauty 130 i powiem wam, że miałam kiedyś ten odcień i całą butelkę zużyłam i po prostu on jest przepiękny, taki typowo wiosenny kolorek. Także to po pierwsze. Kolejny odcień Boyfriend Jeans, przepiękny kolor i powiem wam, że będę chciała spróbować powrócić do lakiera Semilaca. Będę starała się, zobaczymy po prostu, bo teraz mi to uczulenie już nie wychodzi, więc zobaczymy, czy faktycznie to jest spowodowane lakierami Semilac, bądź też jakimś jednym składnikiem, które te lakiery zawierają. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno sobie spróbuję, bo kolory te dwa, ten właśnie odcień Blue Jeans i Sleeping Beauty bardzo mi się podobają, więc chciałabym sobie spróbować. A co? Dark Chocolate 030 to jest taki odcień, takie niby to czekolady, niby to fiolet, bardzo ładny kolor, taki przygaszony brudnawy. I wybrałam sobie jeden Top Chameleon w odcieniu 606 bez przemywania i to jest ten lakierek, który jak nałożycie właśnie na ciemny jakiś lakier hybrydowy, bardzo ładnie robi się wam ten taki chameleon. I mój wybrałam w odcieniu takim, który mienić się będzie na różowo-zielono. To jest ten taki przeźroczysty, taki jest, widzicie, transparentny lakier i na czarny lakier, bądź też właśnie na ten dark chocolate myślę, że będzie fajnie wyglądał, więc na pewno wam o tym pokażę. Także dziewczyny, zaczynamy, zabieramy się za makijaż. Tak jak mówię, nie chciałam, żeby ten filmik za długo trwał, więc dzisiaj się skupię raczej na tym podkładzie. A jeżeli chodzi o tą paletkę, to ja wam tylko pokażę środek. Tyle było zachwytów o tej palecie. Tyle było ochów, achów na YouTubach i na blogach, więc ja też ją sobie zamówiłam w końcu i kolory są piękne. Swatchowałam je wczoraj tylko tak na palcach, masełkowe, kremowe, więcej o niej nie powiem dzisiaj, bo dzisiaj raczej chciałabym się skupić na tym podkładzie, ale piękna. I całkiem inne wykonanie tej palety niż tych innych Revolution, dużo lepsze, więc zaczynam. Przybliżę się do was troszkę. No więc dobra, ja się do was troszeczkę przybliżyłam. Otworzyłam sobie na stronie Wizażu opis właśnie tego podkładu i tak patrząc, ma on tutaj aż, ma 14 tylko recenzji, słuchajcie, z czego na 5 gwiazdek ma 3 gwiazdki przyznane, więc nie jest to takie złe, ale myślę, że ogólnie jest mało recenzji, więc zobaczymy, jak ten podkład będzie się sprawdzał. A już patrzę, co nam tutaj obiecuje, słuchajcie, producent.
Długotrwały i efektowny makijaż do 24 godzin bez efektu maski. Doskonałe połączenie kryjących i matujących właściwości podkładu, dające maksymalną odporność na działanie czynników zewnętrznych. Kolor podkładu nie zmienia się od momentu aplikacji, nie ulega blednięciu, zapewniając świeży i niezmieniony wygląd twarzy przez wiele godzin. I jest to podkład długotrwały, wersja full coverage, czyli ma mieć bardzo dobre krycie. No zobaczymy, ja tutaj nie będę go na pewno testować 24 godziny, bo żadnego podkładu tyle nie trzymam, nawet jak się jedzie gdzieś na jakieś wesele, imprezy i tak dalej. Także jestem ciekawa tego podkładu, zobaczymy. Na pewno będę go nakładać po pierwsze zwilżoną gąbeczką, a zobaczymy. Kurde, wyschła mi gąbka. No to dobra, zaczynamy. Wczoraj wykonywałam sobie peeling twarzy, to znaczy myłam twarz tą szczoteczką taką z Browna. Nakładałam samoopalacz wczoraj. Dzisiaj jestem znacznie bardziej opalona niż byłam wczoraj, ale myślę, że odcień będzie ok. Na pewno muszę stonizować moją skórę twarzy z tego względu, że używałam tego mocno nawilżającego kremu z Liren. I nie chciałabym, żeby on tutaj mi się za specjalnie ważył. Także tonik, tutaj mam tonik z róży damascyńskiej, firma Armed. Taki fajny do stonizowania właśnie skóry tonik. Na pewno będę musiała nałożyć bazę i jako bazę nałożę sobie bazę z Perfect Me. Zobaczymy, jak ten podkład sprawdzi się fajnie z tą bazą Perfect Me, to podejrzewam, że z bazą Inglota być może się bardziej polubi. Także ja jako bazę nakładam, o, taki oto, jako bazę nakładam właśnie tą z Perfect Me i delikatnie, skupiając się raczej na nosie, nos, czoło i broda. Ja już Wam nieraz mówiłam, że ta baza bardzo fajnie sprawdza się do takich dziennych makijaży, ładnie wygładza, ma taką bardzo delikatną formułę, fajnie się ją rozprowadza, więc ja po nią dosyć często sięgam i jest niesamowicie wydajna. Niedroga w sumie. Także dobra. Nie, coś mi tutaj te moje włosy dzisiaj nie chcą w ogóle totalnie współgrać ze mną. Także ok, przechodzimy już do samego podkładu. Podkład, szklana butelka, porządna, bardzo ładna. Mi się podobają podkłady, które mają taką właśnie tą kanciastą, prostokątną butelkę. Wyciskana pompka. Wycisnę sobie tutaj jedną taką pompeczkę. Jak możecie zobaczyć, odcień Nude Beige 21 prezentuje się w ten oto sposób. Nie ma ani za różowych tonów, ani za pomarańczowych, żółtych. Jest, powiedziałam, taki lekko neutralny. Po rozprowadzeniu widzę, że ma ładne krycie, bo mi przykrył tą żyłkę. Jest bardziej różowy od podkładu, na przykład, który teraz ostatnio używam, Liren Stakeover w numerze 301. On jednak ma troszkę chyba ciutkę tych tonów różowych więcej. Tutaj sobie to troszkę rozprowadziłam. Zobaczymy, czy faktycznie nie oksyduje. Później rozetrę sobie tą część na dłoni, także zobaczymy. No i dobra. Nakładam na połowę twarzy. Jedną pompkę sobie wycisnęłam i nałożę. Odcień ogólnie mi się podoba. Taki. Bałam się, że będzie, wiecie, za bardzo różowy. Chyba jest wydajny, bo chyba sobie go troszkę za dużo i szybciutko widzę, że on już ma taką formułę lekko zastygającą, więc pasuje się pospieszyć z rozprowadzaniem tego podkładu, żeby za bardzo się nad nim nie rozczulać. Wklepię sobie go na tej stronie gąbką. No powiem, że krycie ma dużo lepsze niż na przykład ten podkład z Liren, który używam teraz. I który krycie ma zarąbiste, mi się bardzo podoba. To krycie mi się dużo bardziej podoba, dlatego że wykończenie ma lekko matowe ten podkład. I przyznam Wam się, że mi się dużo bardziej podoba. Tutaj nałożyłam sobie tylko tak na górę jakby twarzy. Tutaj jeszcze.
Także jeszcze nałożymy sobie delikatnie na czoło. No i zobaczymy. Chciałabym tylko, żeby on mi się nie zbierał w moich zmarszczkach mimicznych. Z racji tego wykończenia, że on jest taki raczej matowe wykończenie ma. I podkłady, które mają w nazwie coverage, full coverage i tak dalej, raczej są podkładami, które lubią się wpijać, zbierać w zmarszczkach. Dobra, dziewczyny, ja tutaj mam nałożoną jedną warstwę tego podkładu. Jezus, nie mogę patrzeć na te moje włosy. Jedną warstwę mam nałożoną tego podkładu i muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba ten efekt. No, to krycie jest bardzo dobre. Bardzo dużo dało mi wczorajsze wyczyszczenie, wyszczotkowanie sobie mojej twarzy, nosa, czoło i nos, broda i czoło, bo widzę, że dzisiaj on się po prostu, dzisiaj podkład mi się stapia z cerą idealnie. Wczoraj jednak już nie wyglądał tak ładnie, także ja muszę dosyć często tą moją twarz szczotkować, ale powiem wam, że przy jednej warstwie tego podkładu to krycie jest zarąbiste. Nakładam na drugą stronę twarzy. No, jestem bardzo mile zaskoczona. Podkład oczywiście dostaniecie w większości drogerii chyba, bo Maybelline znajdziecie m.in. w Rossmanie, w Hebe, o ile się nie mylę. I ten odcień Nude Beige to nie jest taki typowo jasny odcień, to już jest raczej ciemniejszy odcień. Porównałabym, jeżeli macie ten podkład właśnie z Liren, odcień 301, to ten z Maybelline, ten odcień Nude Beige jest ciutkę ciemniejszy od tego z właśnie z Liren. No i dobra, ja nałożyłam jedną warstwę tego podkładu, nie nakładam więcej, bo mi się ten efekt krycia dużo podoba mi się i zdecydowanie mi wystarcza. Popatrzcie tutaj na dłoń, teraz rozprowadzę sobie resztkę tego podkładu i zobaczymy, czy no niestety on oksyduje, zresztą widać to, widzicie, że tutaj z tej strony, co teraz roztarłam, on jest jaśniejszy, więc podejrzewam, że na mojej skórze też on zaraz ściemnieje i nie będzie już tak ładnie wyglądał, więc muszę sobie go tutaj doprowadzić, resztę troszeczkę przeciągnąć na szyję, bo niestety małe oszukaństwo, podkład oksyduje. Także bierzcie zawsze odcień jaśniejszy, teraz już będę wiedzieć, że jak następnym razem będę chciała kupić ten podkład właśnie, to żeby kupić coś jaśniejszego, bo niestety, ale ten podkład oksyduje. Oksyduje i to znacznie chyba. No dobra, przechodzimy już do wykończenia makijażu. Ja nałożę sobie, słuchajcie, pod oczy tak, korektor, zrobię brwi, przypudruję twarz i przejdziemy już do tego bronzera i przejdziemy między innymi, zobaczymy jak sobie, jak ten błyszczyk się spisuje i być może zrobimy jakiś coś szybkiego z tą paletką. No więc dobra, ja się do was troszeczkę przybliżyłam. Otworzyłam sobie na stronie Wizażu opis właśnie tego podkładu i tak patrząc, ma on tutaj aż, ma 14 tylko recenzji, słuchajcie, z czego na 5 gwiazdek ma 3 gwiazdki przyznane, więc nie jest to takie złe, ale myślę, że ogólnie jest mało recenzji, więc zobaczymy jak ten podkład będzie się sprawdzał. A już patrzę, co nam tutaj obiecuje, słuchajcie, producent. Długotrwały i efektowny makijaż do 24 godzin, bez efektu maski, doskonałe połączenie kryjących i matujących właściwości podkładu, dające maksymalną odporność na działanie czynników zewnętrznych. Kolor podkładu nie zmienia się od momentu aplikacji, nie ulega blednięciu, zapewniając świeży i niezmieniony wygląd twarzy przez wiele godzin. I jest to podkład długotrwały, wersja full coverage, czyli ma mieć bardzo dobre krycie. No zobaczymy, ja tutaj nie będę go na pewno testować 24 godziny, bo żadnego podkładu tyle nie trzymam, nawet jak się jedzie gdzieś na jakieś wesele, imprezy i tak dalej. Także jestem ciekawa tego podkładu, zobaczymy. Na pewno będę go nakładać po pierwsze zwilżoną gąbeczką. No to dobra, zaczynamy. Wczoraj wykonywałam sobie peeling twarzy, to znaczy myłam twarz
tą szczoteczką taką z Brauna. Nakładałam samoopalacz wczoraj. Dzisiaj jestem znacznie bardziej opalona niż byłam wczoraj, ale myślę, że odcień będzie ok. Na pewno muszę stonizować moją skórę twarzy z tego względu, że używałam tego mocno nawilżającego kremu z Liren. I nie chciałabym, żeby on tutaj mi się za specjalnie ważył. Także tonik, tutaj mam tonik z róży damascyńskiej, firma Armed. Taki fajny do stonizowania właśnie skóry tonik. Na pewno będę musiała nałożyć bazę i jako bazę nałożę sobie bazę z Perfect Me. Także ja jako bazę nakładam o taki oto, jako bazę nakładam właśnie tą z Perfect Me i delikatnie skupiając się raczej na nosie, nos, czoło i broda. Już Wam nieraz mówiłam, że ta baza bardzo fajnie sprawdza się do takich dziennych makijaży, ładnie wygładza, ma taką bardzo delikatną formułę, fajnie się ją rozprowadza, więc ja po nią dosyć często sięgam. I także ok, przechodzimy już do samego podkładu. Podkład, szklana butelka, porządna, bardzo ładna. Mi się podobają podkłady, które mają taką właśnie tą kanciastą, prostokątną butelkę. Wyciskana pompka. Wycisnę sobie tutaj jedną taką pompeczkę. Jak możecie zobaczyć, odcień Nude Beige 21 prezentuje się w ten oto sposób. Nie ma ani za różowych tonów, ani za pomarańczowych, żółtych. Jest, powiedziałabym, taki lekko neutralny. Po rozprowadzeniu widzę, że ma ładne krycie, bo mi przykrył tą żyłkę. Jest bardziej różowy od podkładu, na przykład, który teraz ostatnio używam, Liren Stakeover w numerze 301. On jednak ma troszkę chyba ciutkę tych tonów różowych więcej. Tutaj sobie to troszkę rozprowadziłam. Zobaczymy, czy faktycznie nie oksyduje. Później rozetrę sobie tą część na dłoni, także zobaczymy. No i dobra. Nakładam na połowę twarzy. Jedną pompkę sobie wycisnęłam i nałożę. Odcień ogólnie mi się podoba. Taki. Bałam się, że będzie, wiecie, za bardzo różowy. Chyba jest wydajny, bo chyba sobie go troszkę za dużo i szybciutko widzę, że on już ma taką formułę lekko zastygającą, więc pasuje się pospieszyć z rozprowadzaniem tego podkładu, żeby za bardzo się nad nim nie rozczulać. Wklepię sobie go na tej stronie gąbką. No powiem, że krycie ma dużo lepsze niż na przykład ten podkład z Liren, który używam teraz. I który krycie ma zarąbiste i mi się bardzo podoba. To krycie mi się dużo bardziej podoba, dlatego że wykończenie ma lekko matowe ten podkład. Chciałabym tylko, żeby on mi się nie zbierał w moich zmarszczkach mimicznych. Z racji tego wykończenia, że on jest takie raczej matowe wykończenie ma. I podkłady, które mają w nazwie coverage, full coverage i tak dalej, raczej są podkładami, które lubią się wpijać, zbierać w zmarszczkach. Jedną warstwę mam nałożoną tego podkładu i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba ten efekt. Bardzo dużo dało mi wczorajsze wyczyszczenie, wyszczotkowanie sobie mojej twarzy, nosa, czoło i nos, broda i czoło, bo widzę, że dzisiaj on się po prostu, dzisiaj podkład mi się stapia z cerą idealnie. Wczoraj jednak już nie wyglądał tak ładnie, także ja muszę dosyć często tą moją twarz szczotkować, ale powiem Wam, że przy jednej warstwie tego podkładu to krycie jest zarąbiste. Podkład oczywiście dostaniecie w większości drogerii chyba, bo Maybelline znajdziecie między innymi w Rossmanie, w Hebe, o ile się nie mylę. I ten odcień Nude Beige to nie jest taki typowo jasny odcień, to już jest raczej ciemniejszy odcień. Porównałabym, jeżeli macie ten podkład właśnie z Liren, odcień 301, to ten z Maybelline, ten odcień Nude Beige jest ciutka ciemniejszy od tego z właśnie z Liren. No i dobra, ja nałożyłam jedną warstwę tego podkładu, nie nakładam więcej, bo mi się ten efekt krycia dużo podoba mi się i zdecydowanie mi wystarcza. Popatrzcie tutaj na dłoń, teraz rozprowadzę sobie resztkę tego podkładu i zobaczymy, czy
No, niestety, on oksyduje, zresztą widać to. Widzicie, że tutaj z tej strony, co teraz roztarłam, on jest jaśniejszy, więc podejrzewam, że na mojej skórze też on zaraz ściemnieje i nie będzie już tak ładnie wyglądał, więc muszę sobie go tutaj doprowadzić, resztę troszeczkę przeciągnąć na szyję, bo niestety małe oszukaństwo, podkład oksyduje. Zrobię brwi, przypudruję twarz i przejdziemy już do tego bronzera i przejdziemy między innymi, zobaczymy jak sobie, jak ten błyszczyk się spisuje i być może zrobimy jakieś coś szybkiego z tą. Przypudrowałam sobie oczywiście ten podkład pudrem Rimmela Stay Matte bardzo delikatnie i powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jak ten podkład wygląda na twarzy w tym momencie. Też mi się podoba, jak na nosie wygląda, bo tak jak mówię, wczoraj czyściłam porządnie twarz, ale podejrzewam, że ten podkład może podkreślać suche skórki, ponieważ jego formuła, tak jak mówię, to wykończenie jest dosyć takie suche, tępe. Na pewno bardzo ważne jest tu nawilżenie Waszej skóry twarzy, nawilżenie, pielęgnacja, zresztą tak jak i przy każdym podkładzie, no ale podejrzewam, że to jest raczej troszkę cięższy podkład, który wymaga dobrego nawilżenia Waszej skóry przed nałożeniem właśnie tego podkładu, także pamiętajcie o tym. Tak jak mówię, ja przypudrowałam twarz i teraz zabieram się właśnie za brwi i dzisiaj robię, zresztą ostatnio sięgam cały czas po te kredki z Golden Rose, one naprawdę bardzo dają fajny i naturalny efekt. Zabieram, muszę się zabrać jutro za zrobienie sobie henny, więc teraz wyrysuję sobie tylko brwi. No to dobra, zrobiłam sobie brwi, używałam do tego celu kredki właśnie z Golden Rose w numerze 101. A początek delikatnie podkreśliłam odcieniem, jaki? 105. Utworzył mi się taki mega naturalny efekt. Ostatnio bardzo lubię ten efekt na brwiach. Nie jest on tak mocno wyrysowany jak przy użyciu właśnie pomady. Także ostatnio stawiam właśnie na te kredki z Golden Rose. Delikatnie później przeczesałam sobie maskarą w numerze 06. Gdzie ta maskara? Tutaj tak, w numerze 06, ona jest lekko zabarwia włoski, więc to na razie cały czas używam. I tak poczekałam chwileczkę, aż ten podkład osiądzie delikatnie na twarzy i scali się z tym pudrem. I powiem Wam, że bardzo mi się ten efekt podoba, ładnie wygląda. Nie czuć w ogóle tego podkładu na skórze. Dobra, ja zacznę, może przejdziemy do tej paletki, bo powiem Wam, że jestem jej bardzo ciekawa i chyba się nie powstrzymam, żeby nie zmalować sobie nawet delikatnego załamania. W tej paletce znajdujemy cienie matowe, jak i takie, powiedziałabym, lekko foliowe. Są przepiękne i na przykład idąc Wam tutaj swatchem, na przykład na jaśniejszego cienia, wezmę takie jedno białe i mamy pigment w ten oto sposób taki. Najciemniejszy cień to jest taki ni to czarny, ni to jakiś taki grafitowy. Popatrzcie na ten pigment, to jest po prostu miazga. Bardzo, bardzo mi się podobają te tutaj folie i tutaj mamy na przykład taką lekko morską, a tutaj mamy lekko fioletową i patrzcie na to. Patrzcie na ten pigment, dziewczyny, to jest po prostu miazga, piękne krycie, one suną po skórze jak masełko i żywię tylko ogromną nadzieję, żeby one się nie osypywały i nie traciły na pigmentacji przy aplikacji, przy przykładaniu cienia właśnie na powiekę. Powiem Wam, przyznam się, że absolutnie nie oglądałam żadnej recenzji na YouTubie tej paletki, żadnych filmików, gdzie ta paletka byłaby używana, z tego względu, że chciałam po prostu wyrobić swoje naprawdę pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo pozytywne, także ja się zabiorę teraz szybciutko za jakikolwiek lekki makijaż i na samym początku przypudruję sobie całą moją powiekę ruchomą właśnie, a tym cieniem tutaj mamy taki cielisty, beżowy, neutralny odcień, on się nazywa Pancakes. Mam tutaj pędzelek marki Nancy z tej serii takiej brązowej, przepięknej, cudownej, bardzo ją lubię, numerek 15. Te pędzelki dostaniecie online, ale niestety na razie tylko w zestawach. Pigment nabiera się ładnie na pędzelek i ten kolor widać na powiece, bo widzę, że już się leciutko przybarwiło. Rozprowadzam szybciutko ten cień po samóg brwiowy, żeby tu było wszystko przypudrowane. Nie osypują się w ogóle na palecie, także wow, podoba mi się. W ogóle się nie sypią, nic.
Jak tutaj po prostu sobie smeram pędzelkiem, nic się nie sypie, nic się nie pyli. Wow, no jestem miło zaskoczona, bo większość paletek, jakie na przykład mam po styczności pędzelka z cieniem, to się osypują. Tutaj widzę, że się kurde nic nie osypuje, także super. Użyję sobie tego takiego delikatnego różu. Tu mam w tej paletce, w ogóle paleta ma raczej ciepłe tony. Tutaj w tej palecie jest cień o nazwie Peaches. Ładny, taki przygaszony, brudny róż i tym samym pędzelkiem, bo już tutaj wyblendowałam wszystko, tym samym pędzelkiem będę właśnie zaznaczać moje załamanie. Też widzę, że ładnie się nabrał na pędzelek. Mam nadzieję, że to zauważycie. Też się nic nie osypało. Także tu się już troszeczkę osypało, jak już puknęliśmy po prostu w paletkę pędzlem. Ale same cienie przy styczności pędzla właśnie z cieniem w palecie nic się nie osypują. Te jasne kolory nawet mają fajną pigmentację przy pierwszej styczności pędzla, cienia nabranego na pędzel. Jak dotykamy powiekę, ten pigment jest widoczny. Myślę, że to jest paletka dla każdego, naprawdę. Jeżeli nawet robicie tylko delikatne, dzienne makijaże, to tutaj w tej palecie mamy sporo cieni takich neutralnych, matowych, bezpiecznych, także myślę, że dla większości kobiet ta paletka się sprawdzi, ale powiem Wam, że jestem wow, na razie mi się mega podoba. Co ja tam wiem, dwa cienie zużyłam, użyłam i mi się mega podoba. Bardzo mi się podoba ten odcień Peaches. Ja widzę, że on tutaj taki totalnie matowy nie jest, bo jak patrzę na światło, to gdzieś tam minimalnie jakieś delikatne drobinki, słuchajcie, się są widoczne. Rozcieram sobie jeszcze ten cień na dolnej powiece. Bardzo ładny, podoba mi się. Łatwo się je blenduje, rozpracowuje, także jeśli szukacie paletki, zaraz będzie... O, dzień kobiet już był. No ale teraz myślę, że możecie sobie skorzystać z tej promocji właśnie na kosmetyki z Ameryki. Kupcie mamie, siostrze, koleżance lakier hybrydowy. Sprezentujcie sobie paletkę i macie dostawę za 1 grosz. No powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Zrobiłam sobie takie delikatne właśnie przydymione oko. I na środek powieki. Dzisiaj nie będę szaleć, myślę, że następnym razem po prostu poszaleję z tą paletką, z tym makijażem, bo bardzo chciałabym właśnie użyć i przetestować tego błyszczyka, więc nie będę tutaj robić mocnego makijażu. Zaznaczyłam sobie tylko delikatnie właśnie takie przydymione oko, takie rozmyte. Mogłabym tu jeszcze blendować, bawić się, ale szkoda czasu. A na środek powieki, powieki palcem chciałabym jakiś lekko satynowy cień i tutaj na przykład jest taki różowy, on się nazywa Pink Champagne, różowy szampan, bądź też Festive Flame, ten tutaj, ale ten tutaj to już jest dosyć taki ciemny i może faktycznie ten Pink Champagne to mi się tak powiem Wam taki, no bardzo, bardzo niekoniecznie. A ten tutaj, o może tak, tak. Użyjemy Festive Flame, o ten tutaj, wydaje się taki dosyć ciemny, ale na palcu daje taką ładną folię, także ja sobie palcem wetrę po prostu Festive Flame na powiekę. Powiem Wam, że palcem mi to nie idzie, ciężko się to aplikuje palcem. Spróbujemy pędzelkiem. Tutaj mam taki ła. Spróbujemy pędzelkiem, jak nie chce iść nam to palcem. Na pędzel też się fajnie nabiera. One są takie dosłownie masełkowe te. Okej, pędzlem już mi to poszło lepiej. Podejrzewam, że jakbym to jeszcze na mokro zrobiła, to już by całkiem była miazga. Słabo. Słabo. Więc małe rozczarowanie. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz palcem. Będę próbować oczywiście następnym razem jakoś inaczej wpracować te cienie, jakoś
bardziej na mokro. No, bardzo ładny połysk daje, taki delikatny, ale ciężko, większość odcienia, większość tego błysku zostaje mi na palcu, kurczę. Dobra, to nic, damy temu jeszcze szansę, bo tak jak mówię, no być może faktycznie one na mokro się lepiej rozprowadzą. Muszę sobie to delikatnie tutaj jeszcze wszystko rozblendować. Widzę już pierwsze niedociągnięcia jakieś po prostu, które mi się nie podobają. Te folie, te cienie właśnie takie lekko satynowe, dosyć ciężko nabierają się na pędzel. Jeszcze, no oczywiście będę dawać szansę, bo taki problem to nie problem. Być może faktycznie one będą potrzebowały nakładania bardziej na mokro i bardziej wtłaczania niż tak blendowania cienia. Ale duży plus za to, że się nic nie osypuje tu na twarzy. Nawet te folie lekko satynowe, one się w ogóle na twarzy nie osypują. Dokleiłam sobie rzęski, oczywiście AliExpress. Jeszcze czekam, aż mi dobrze klej zasnie i wtedy sobie je od spodu delikatnie jeszcze połączę i przetuszuję. I tak sobie pomyślałam, żeby na dolną powiekę z tej paletki jeszcze coś tutaj delikatnego użyć, żeby ten makijaż był taki bardziej, powiedziałabym, grunge'owy. I wezmę sobie może tutaj ten cień taki lekko ciemny, ceglasty, bordowy, bardziej on jest taki. I ten odcień nazywa się Danger. Także powiem Wam, że sama paletka w sobie mi się naprawdę bardzo podoba. Pigmentacja i jest... Wow, mi się tu rzęski skleiły. Pigmentacja jest naprawdę super. Kwestia chyba tylko po prostu wypracowania aplikacji tych cieni satynowych. I to samo o tym ciemnym cieniem. Delikatnie tutaj jeszcze załamanie. Oczywiście tak bardzo delikatnie, bo on ma naprawdę pigment. I żeby to się tu wszystko ze sobą ładnie pasowało, to trzeba to dokładnie rozblendować. Ale nie ma problemu z blendowaniem tych cieni, powiem Wam. Więc przechodzimy już do konturowania, bo za dużo czasu mi zeszło przy tych oczach, ale podoba mi się. Dobra, przechodzę już do tego bronzera, jeszcze go nawet nie macałam, więc jestem sama jego bardzo ciekawa. Także bronzer mamy z Makeup Revolution Ultra Bronze. Wezmę sobie czysty pędzelek oczywiście, żebym Was tutaj nie skłamała. I ostatnio też sięgam po ten pędzel taki, o widzicie, puchaty do konturowania. On wtedy, takie puchate pędzle powodują, że to konturowanie jest dużo naturalniejsze. Zobaczymy, niby matowy bronzer, ale widzę, że tak macnęłam. Bardzo kremowy, no delikatny. Powiem Wam, że może być fajny, także zobaczymy. Co do podkładu, no już tak siedzi z ponad pół godziny na twarzy i powiem Wam, że nic mi się nie zbiera, nic się nie zaczęło błyszczeć. No jest idealny, jak na razie. Jadę z bronzerem. O ja, patrzcie, pigment się nabiera. No i zobaczymy. No jest, widać, bardzo delikatnie. Podoba mi się ten efekt. To jest takie, wiecie, pierwsze wrażenie. Takim pędzlem kontur, ocieplenie twarzy zrobicie po prostu w trymiga. Nie są to takie ostre. Jezu, śliczny jest ten bronzer. Wow. Takie ocieplenie twarzy takim dużym, puchatym pędzlem zrobicie naprawdę raz, dwa i naprawdę bardzo naturalny efekt to Wam da. Bo te wszystkie takie pędzle, które są typowo ścięte do konturowania, one robią takie krechy, takie nie taki typowy kontur. Tutaj macie już i blendowanie, ocieplanie. Także super. Jezus, podoba mi się ten bronzer. Wow. Czy to się w ogóle nagrywa? Bo to by była dupa, jakby mi się to nie nagrało. Bym się chyba pocięła. Ale dziewczyny, powiem Wam, że bronzer jest miazga. Wow, piękny jest, jest po prostu piękny, nie widać, nie wiem, no nie wiem, czy to w aparacie widać, ale widzę w lusterku, że ten bronzer i ten pędzel to jest połączenie po prostu idealne, bo ma tutaj delikatnie takie ciemniejsze, przechodzi wszystko w takie, w taką piękną, rozpraszającą mgiełkę, nie wiem, czy to w ogóle widać, ale
I teraz boję się zepsuć jakimkolwiek różem ten efekt. Bronzer zasługuje na 6 z plusem, jak dla mnie, słuchajcie. Dobra, przejdę szybciutko do różu. I róż może dzisiaj użyję coś takiego lekko właśnie fajnego różowego i użyję go z NYXa. Sięgnę sobie, tak, tutaj mam Away We Glow, czyli coś, co jest bardzo zbliżone kolorystycznie do makijażu oczu, do tego ciepłego tonu i mieszam sobie po prostu wszystkie te cztery odcienie, bo tutaj mamy jeden matowy, pozostałe są satynowe, jest miazga, róż nałożyłam, czas na rozświetlacz, tak patrzę, czy mam tutaj coś takiego fajnego z rozświetlaczy i mam coś, co już Wam też pokazywałam, z Makeup Revolution oczywiście, Renaissance Glow, tu jest taka paletka bronzer i rozświetlacz, tak jak ten bronzer mi się za specjalnie nie sprawdza, on jest raczej taki, powiedziałabym, porównałabym go raczej też bardziej do jakiegoś delikatnego rozświetlacza, tak ten rozświetlacz to jest miazga i to jest po prostu wow, to daje po prostu przepiękną taflę, tak jak brązę, podkład jest właśnie matujący, full cover, wykończenie ma matowe, to takie delikatny glow w formie rozświetlacza czy też właśnie rozświetlającego bronzera powoduje, że Wasz makijaż wygląda na mega zdrowy, mega delikatny. Także zobaczcie, no to jest po prostu miazga. I ja, jeżeli nakładam rozświetlacz właśnie na nos, nigdy nie szczelam sobie tutaj takiej kropki rozświetlacza, bo to wygląda komicznie, tylko tutaj na szczyt nosa właśnie. Bardzo ładnie odbija światło, kiedy spuszczacie głowę i tutaj Wam właśnie się automatycznie ten nos wyszczupla. Nie róbcie tego, że nakładacie sobie rozświetlacz na szczyt nosa, bo później na zdjęciach często gęsto świecicie nosem. Ten błyszczyk, przecież miałam użyć ten błyszczyk, miałam go spróbować. To jest błyszczyk z L'Oreal, tak jak mówię, odcień Mezzo Pink. Nie, dobra, zostanie tak. Myślę, ja ogólnie bardzo często też robię tak, że na matowe pomadki nakładam błyszczyk, wtedy ten efekt jest dużo taki lżejszy, naturalniejszy. Tu nałożyłam sobie sam ten błyszczyk i możecie zobaczyć, że koloru za bardzo to nie ma, to jedynie daje taki efekt takich mokrych ust. No ale tak patrzę, żeby nałożyć pod to... Tutaj mam pomadkę z Golden Rose, to jest kredka Smart Lips, Moisturizing Lipstick. To jest taka pomadka z witaminą E i masłem Shea. I ona ma już kolor i ona ma wykończenie właśnie lekko błyszczące. I to wykończenie jest takie właśnie lekko błyszczące i delikatne. I ona daje już kolor. Jak widzicie, ten ja już mam... usta po prostu zabarwione, czyli mamy kolor i teraz mogę nałożyć sobie po prostu ten błyszczyk. Dzięki temu po prostu ten błyszczyk mi się bardziej spodoba. Także na tą pomadkę nałożę naprawdę delikatnie ten błyszczyk, bo powiem Wam, że on się naprawdę w bardzo dużej ilości nabiera. No i dobra. I tak by wyglądał skończony makijaż. Oczywiście piękna zaleta błyszczyku, że włosy się kleją do ust. No to dobra, dziewczyny, makijaż skończyłam. Bardzo mi się podoba efekt końcowy. Nie tuszowałam dolnych rzęs, tak, nie tuszowałam dolnych rzęs, bo jak chcę taki bardzo delikatny, lekki glow makijaż, to nie tuszuję dolnych rzęs, dzięki temu, że mam tylko nawet doklejony, to ten makijaż jest dużo, dużo lżejszy. Podsumowując podkład, powiem Wam, że mam ten podkład już tak dobrą będzie godzinę, tak się pindrze tutaj i bawię. I po godzinie czasu kompletnie nie widzę nic zebrane w zmarszczkach mimicznych. Nic się nie starło, nie wychodzi żadne błyszczenie na tą chwilę. Tak jak mówię, przypudrowałam go pudrem z Rimmela, z tej mat i jestem wow. Przyjdę, postaram się przyjść do Was z podsumowaniem po kilku godzinach. Zobaczymy, ale na razie 6 z plusem. Co do palety, paleta bardzo dobrze napigmentowana, dobra jakość. Pięknie się cienie blendują, nie osypują się w palecie, nie pylą się, także ogromny plus. Jeszcze będę próbowała aplikować te folie, niestety te piękne, piękne, piękne folie, które niestety pędzlem dosyć ciężko się nabierają, ale myślę, że zobaczymy, jak będzie na mokro, będę testować, próbować, ale polecam, to był bardzo udany wybór. No i bronzer, ten bronzer to jest po prostu cudo.
To jest przepiękny odcień takiego bronzera, który możecie sobie wykonturować i ocieplić twarz równocześnie. Krzywdy sobie nim nie zrobicie, ale być może to też jest zasługa tego pędzla. Słuchajcie, spróbujcie kiedyś sobie wykonturować, ocieplić twarz takim dużym, puchatym pędzlem, właśnie pędzlem do pudru, bo efekt jest po prostu wow, mam nadzieję, że to widać. Błyszczyk mi się też bardzo podoba, bardzo mi się podoba odcień. Ja szukałam właśnie błyszczyku w takim odcieniu, takim bardzo neutralnym, żeby on nie miał jakiegoś mega chamskiego koloru, tylko raczej, żeby był taki bazowy błyszczyk, gdzie nałożony na każdą pomadkę będzie ładnie wyglądał. Także z błyszczyka też jestem zadowolona. No i dobra, i dziewczyny, i to by było na tyle. Te pędzelki też Wam podlinkuję, bo naprawdę jak szukacie dobrych jakościowo pędzli, no to to jest bomba. I powiem Wam taką ciekawostkę, że to jest jeden jedyny zestaw, bo te pędzle no niestety na tą chwilę są sprzedawane jedynie w zestawie. I ten zestaw jako jeden z naprawdę z nielicznych zestawów, które gdzieś tam obserwuję po prostu po internecie. Zawsze mówiłam, żeby zestawu nigdy nie kupować. Ale to jest zestaw, który ma w składzie naprawdę bardzo ograniczoną ilość pędzli i pierwszy raz znalazłam zestaw pędzli, który po prostu każdy pędzel z całego zestawu jest takim idealnie skomponowanym zestawem do makijażu. Także polecam Wam, też go Wam podlinkuję. Minęło 5 godzin od momentu, kiedy nałożyłam podkład na twarz i wcześniej we wcześniejszej wstawce mogłyście zobaczyć po 5 niecałych godzinach, jak 4,5 godziny od nałożenia podkładu, jak zaczęłam się świecić, jak ta skóra była lekko błyszcząca, a to z tego względu, że też zabrałam się za obiad, za gotowanie, więc automatycznie moja cera wydzielała więcej sebum, ale powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego podkładu i na pewno będę go używać, bo pomimo tego, że jedynym takim minusem, który mi się w tym podkładzie, no nie, że nie spodobał, ale liczyłam się, niestety liczyłam się z tym z tego względu, że ja mam cerę dosyć mieszaną i zaraz bardzo szybko zaczynam się w strefie tej świecić. Będę jeszcze próbować używać na pewno tego podkładu z innymi bazami, żeby mieć jakieś porównanie, ale jeżeli chodzi o sam podkład, to powiem Wam szczerze, że pierwszy raz po tych 5 godzinach spotkałam się z podkładem, który nie wchodzi mi w tych moich zmarszczkach mimicznych przy tej formule i przy tej konsystencji. Tak jak mówię, on miał takie wykończenie lekko matowe, suche, więc powinien na dobrą sprawę zebrać mi się przynajmniej tutaj w tych moich bruzdach mimicznych. Nic tu takiego nie widzę, nic się nie starło, nic się nie zebrało. Ja delikatnie ściągnęłam sobie nadmiar sebum i przypudrowałam oczywiście z powrotem pudrem z Rimmela Stay Matte. I powiem Wam, że no to będzie hicior, to będzie hicior. Nie wiem, być może też duża zasługa tego, że ja nałożyłam ten podkład gąbką i nic, totalnie nic, w żadne zmarszczki mimiczne mi się nie zebrało. Na tą chwilę ten podkład będzie moim ulubieńcem, w dalszym ciągu go będę praktycznie codziennie testować, ale jeżeli zdecydujecie się na zakupienie właśnie tego podkładu, to pamiętajcie, wybierzcie jakiś lekko jaśniejszy odcień, bo niestety producent nas zapewnia, że podkład nie ciemnieje, a no niestety, tak jak widziałyście na mojej dłoni przedtem, no trochę on ciemnieje. Także no ja jestem zadowolona, nic się tu nie zebrało. Przybliżę Wam się tutaj jeszcze trochę, żebyście właśnie mniej więcej zobaczyły, jak to wygląda. No ale tak jak mówię, w moich tych bruzdach mimicznych nic, totalnie nic się nie zebrało. Jeszcze nie miałam takiego podkładu, który by się faktycznie ani minimalnie nie zebrał. On jest, będzie naprawdę długotrwałym podkładem. Jeżeli macie cerę raczej normalną, suchą, nawet suchą przy bardzo dobrym nawilżeniu i dobrej bazie, podejrzewam, że ten podkład to będzie dla Was mur beton. Także piszcie w komentarzach, czy macie ten podkład, czy go znacie, czy używałyście, co o nim sądzicie. U mnie na tą chwilę jest numer 1, jeżeli chodzi o taki drogeryjny podkład. W dalszym ciągu lubię Liren, w dalszym ciągu lubię dr Irena Eris, ale tutaj jest znacznie lepiej.
A więc ja już dzisiaj tym krótkim, ostatnim podsumowaniem właśnie a propos tego podkładu kończę ten filmik. Mam nadzieję, że czat make-up Wam się spodobał. Przypominam o promocji, także piszcie, komentujcie, lajkujcie, no i udostępniajcie. Piszcie, czy znacie te kosmetyki, no czy ten podkład znacie, bo okazał się super, także ja uciekam, nie przedłużam. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!